Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Deromonexo i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Cyberpunk 2077. Na dobry początek mamy telefon od Judy. Hey Jude, what's up? You know, same old. You? Funny, I was just thinking about you. So, do I got amazing timing, or are you always thinking about me? You know, I could be cursing your name in my thoughts. Oh, hey, I'm just glad you remember me at all. Cause I got a favor to ask. Ask away. It's never boring with you. Interesting people aren't easily bored. Not in your company. Okay, now that we've blown each other, what's up? You're on a need-to-know basis. So, this particular mission don't require you to have no gun. Just a wetsuit. Say I'm intrigued. Why the wetsuit? Can't back out now. Just gonna have to use your imagination. Really know how to reel me in, don't ya? Ain't seen nothing yet. All right then, count me in. But I gotta warn you, I look great in a wetsuit. Believe it when I see it. Damn out past Rancho Coronado. Know it? Sure. What about it? Little, abandoned bungalow lakeside. Meet me there. At sundown. Okay, is this a date? Guess you'll have to find out. You'll have to. See ya, B. Końcu! Kurde macie, ja to generalnie nagrywam następnego dnia po tych wczorajszych przygodach. Gdzie nagrywałem odcinek, gdzie robiliśmy dla niej zadanie. I to co ciekawe jest nawet tutaj. Dosłownie zaraz obok, no to jesteśmy w idealnym miejscu. Jak ja się cieszę, że właśnie dostałem ten telefon. Co prawda mamy się z nią spotkać wieczorem. Ale bez przesady. Generalnie chodźmy teraz i po prostu tam przeczekamy, no bo już tyle simpowania po prostu. Tyle czekania. No i w końcu będzie jakiś payoff. Miejmy nadzieję. Także przejedźmy tam w tym momencie. Po drodze, jeżeli trafimy na coś dla NCPD, być może to zrobimy, bo jest 6 rano, no to tak trochę generalnie długo i będzie musiała tam poczekać. No ale cóż, tak ten timing tutaj trochę nie pykł, a na pewno nie chcę nic innego robić, no bo bez przesady. Jakby musimy się spotkać z Judy, to nawet nie ma opcji, że tak nie będzie. Jezu, te samochody znikające, to jest takie głupie. Dobra, to jest pod nami, to nie będę tam zjeżdżał specjalnie, żeby zrobić to dla gliniarzy, bo ciężko się tam dostać po prostu. Też ja mam nadzieję, że Judy mi da ten strój do kąpieli, bo ja nie mam nic takiego, co? W ekwipunku. Bo to gdzieś tych specjalnych, wirtualny kombinezon, no właśnie, to są tylko rzeczy do netreningu. O, tam też coś jest w ogóle, ale wszystko jest pod tą autostradą, także no nie będę z autostrady specjalnie zjeżdżać, żeby to zrobić generalnie. Także zobaczymy. Myślę, że jak spotkamy się z Judy i doprowadzimy z nią te wszystkie questy do końca, to wtedy już skupimy się na questie głównym i spotkamy się z Takamurą. Jefferson dzwoni. Hello, V. Jefferson? Listen, I need your help. Matters private. Sure, okay. What's it about? Not on the hollow. Come by. I'll lay it out. Explain everything. Got your back, Jefferson, not to worry. Great. We'll see you here then. Remember where? Of course. Be there in no time. Ale co ciekawe, mamy kolejne zadanie od pana Pareza, czy jak on tam się nazywał. Dobra, ale w każdym razie ogarnijmy sobie to szybko dla NCPD, bo jest centralnie po drodze. Tak, tak. Tak i tak. Nie mam za bardzo BD. Czy gdzieś coś zrobię BD? Nawet jeżeli zrobię, to chyba nigdzie nie będę mógł tego sensownie zrobić, także po prostu kliknijmy tak.
Dobra, i tak. Restart optyki. Nie wiem, jaki tu jest poziom generalnie zaawansowania. Generalnie. Widzę, że tam panowie za bardzo problemu ze mną nie mają. Mogę zrobić nawet tak. Dosłownie na jego oczach zwinąłem jego kolegę. I kurwa mać się nie zczaił. To jest takie głupie czasami. No dobra. Mi to pasuje jak najbardziej. Już szybko ich pościągajmy. Oni tu wcześniej coś strzelali, także pewnie kogoś tu musieli zabić. Niestety nie udało mi się tego kogoś uratować. Jestem ciekaw, co to za organizacja. Mają dosyć spoko wyposażenie. Takie wojskowe. Wygląda to jak wojskowe wyposażenie. Także nie wiem. Dobra, zbierzmy do wody, jak już jestem obok. A i to co ciekawe, tyle chyba. Nie musimy nawet tego ostatniego eliminować, ale możemy. Okej, tutaj coś mamy jeszcze, jakąś drzazgę. Ale drzazga to mnie nie jara. Wyciągnijmy tego. I dobra. Także teren oczyszczony. I możemy wrócić na nasz motor i jechać dalej na spotkanie z Judy. Przynajmniej trochę czasu przeleci, chociaż ten czas bardzo wolno tutaj w grze leci, jeżeli się gra. Także tutaj na pewno cały dzień nie minie. To nawet nie ma opcji generalnie. No ale cóż, nic na to nie poradzimy. Także chodźmy, spotkajmy się z Judy wczesnym wieczorem. Ja za chwilę będę musiał chyba jeszcze cięcie zrobić, także dojedziemy na miejsce i tam jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać. Tutaj mamy fixera, ale to gdzieś niżej. Także nie będę się spotykać z fixerem. Raczej nie jest mi to potrzebne. Jedziemy dosyć daleko za miasto. Tam ma być podobno jakieś jezioro, wydaje mi się. Wkraczasz na nowy obszar Jackson Plain. No tu mnie jeszcze nie było generalnie. Wydaje mi się, że być może przy okazji zblokujemy jakieś punkty szybkiej podróży, które mi się przydadzą do questa, znaczy do questa, do osiągnięcia. Okej, dobra, i praktycznie jesteśmy na miejscu. Tylko oczywiście jest ranek, a mieliśmy się tutaj spotkać z nią wieczorem. Ale po prostu przeczekamy to na miejscu. O właśnie, proszę bardzo, i punkt szybkiej podróży tutaj mamy. Tak więc jak mówię, ja szybko muszę zrobić cięcie, także widzimy się za chwilę. No i dobra, jestem z powrotem, także podjedźmy tam na miejsce, gdzie się z Judy mamy spotkać i będziemy musieli przeskipować sobie czas. Generalnie. Mam nadzieję, że gra mi da po prostu taką opcję. Wow, co jest? Okej, gdzieś ten motor się zaczął bugować mocno. Co jest, kurwa, motorze? Jedź. Dobra, bo się zaraz jeszcze gdzieś zbaguje w pizdu. Także weźmy sobie, zejdźmy z niego i podbiegniemy tutaj już ręcznie. No, chatka na odludziu. Ciekawe, czy to Judy? Tutaj ten? Sobie to... To jest jej własność? Dobre pytanie. Nie wiem, ale dobra. Czekamy na nią. W takim razie. Miejmy nadzieję, że nie za długo, chociaż oczywiście to kawałek czasu jest. Mi się wydawało, czy ja mam jakieś dziwne ubranie na sobie. Jest i Judy, bo miałem jakby coś zielonego na ręce. Dobra, pożegnajmy się szybko. W miarę i spotkajmy się z nią. Tylko ja nie mam tego stroju do pływania. Mam nadzieję, że ona ma dla mnie. Looking good? You mean, considering the shit we've been through? Well, factor that in and you look fucking amazing. So what's the latest from Clouds? Know anything? Nothing of any interest. We've got a new situation and everybody's trying to adapt. Me too. Doesn't sound like it's all okay. Doesn't mean it isn't. Any news from the Moxers? Events? Ideas? Don't know. Don't see all that much of them. How come? You know how they are. Piss me off sometimes is all. Something got you down all of a sudden? No. Judy. Can we please not talk about Clouds, the Mox, or Arasaka, and Militech, and how the world's going to shit? Just... rather not think about any of that today. Anything dark. So ready to tell me what we're doing here? Well, been tinkering with virtues a lot lately and figured out a way to scroll two actors' experiences at the same time. Thought we could try it out. If you're down, of course. How does one marry two separate neural tracks? Well, at first I tried to create a single profile out of two data streams. Didn't turn out so great. Must have gotten tangled up.
interference, white noise. Yeah, effect was kind of like a bad art house. Couple tries in, though. I managed to isolate specific sensations. So you load them onto separate neural tracks. No emo bogies. Not bad. Szkoda, że jej się czasami, kurde, lip-sync psuje. What do I gotta do? You, my friend, are just gonna scroll me a virtue. That's it. Now, now, let's not get ahead of ourselves. This could be my greatest work ever. Sounds like we could do this anywhere. Why did we come all the way out here? What is this place? Cottage belonged to someone I knew. It sits empty now. I take the liberty to use it from time to time. And that's where we're gonna scroll? No, we're gonna scroll underwater. Nope, no way. Bad idea. Tell her to find some other yes woman. What do you say? You in? Why would you say that? I don't know. Don't like the idea, that's all. It's just, when I think about the dark, the deep, palms that I don't fucking have get clammy with sweat I don't secrete. You're more than welcome to stay on shore. Hell yeah, I'm in. Awesome. So, let's go. Got the hardware here. No dobra, to chodźmy za nią w takim razie. Co, ubierzemy się w jakiś strój seksowny do pływania? Czy mam się w tym zanurzyć? Nie wiem. All right. Get that booty of yours suited up. No to w takim razie nakładamy. Let's get this scroller on ya. Chwilę, tylko założę ten strój. A, dobra, widzę, sama założyła. Czemu nie mam, kurwa, włosów? O Boże, jakiś błąd, super. Look pretty damn fine in that wetsuit. Should see me in my Max Tech uniform. Whoa, mean you have one? Indeed I do. Won it in a bet. Still hangs in my closet, waiting for the right occasion. Huh? I'm gonna hold you to that. Haven't even asked me if I know how to swim. Not worried, I'll just sink to the bottom like a bag of rocks. A bag of rocks? Come on, don't sell yourself short. Water's toxic. That not a problem? Whole reason we're suiting up. No dobra, mam się wpiąć do tego kompa, widzę. Alright, let's do this. Whew, freezing ass water, here I come. Okay, we're all set. You go first. No to hop. Stay close behind me, and don't descend too fast. Dobra, to czekamy za Judy. Okej, oczywiście na komach będziemy. About halfway to the deepest point. It'll be pitch black, but the currents are gentle. Ought to be safe. Want the precise coordinates? No, why bother? I'll just stick close to you. Okie dokes. No to co, pływamy. Virtues are more to you than just a way to churn out eddies, huh? Well, duh. Think paintings, songs. They're meant to produce emotion responses. Generally how any kind of creativity works, sure. Right, so art's a casing, trigger for emotion. Well, BDs are emotion in near pure form. No, dokładnie. Jestem ciekaw, gdzie my tam dopłyniemy, bo tu mamy w ogóle jakieś zalane autostrady. Tutaj kiedyś był ląd. Generalnie, ale globalne ocieplenie, te sprawy. To. Jakiś krzyż. Swim over here and look straight at me, will you? Great. Great. Signal's clear. Just need your help with a few basic checks. Need to calibrate our gear. First up, motion sensors and scrolling. Circle around me, swim. No dobra, to płyniemy, Judy. W takim razie. Podziała? Bo tak gra tutaj mi to słowo wykrywa.
Nie, dobra, widzę, że teraz dopiero mi zaliczyło. Motion calibrated. Now swim hither. Next up, sound check. I'm gonna hum a song, you give me the title. Read me. But I hear you just fine. Need a wider range. Levels can't be short of perfect. No idea what the song is, but I heard it. It goes something like... All right, we're all tuned and synced. And you got talent, girl. All right, that ought to do it. We are now... synced. Why now? Prepare to have your mind blown. Wait for it. Jestem ciekaw, co ona tutaj puściła. No dobra, zaraz zobaczymy. Now grab this and hold on tight. Okej. To chwytamy. Down we go. To co, nurkowanie? Aha, dobra, okej. Tu gra sama to zrobi. No spoko. Myślałem, że musiałem coś naciskać, ale jednak nie. Nie ma to jak pierwsza randka pod wodą. Takich rzeczy to ja jeszcze w grach nie widziałem. W sumie nigdzie tego nie widziałem tak naprawdę. Impressive, huh? And no idea. He'd said we'd see a sunken town. Like it? Don't know. Sure as hell never seen anything like it, can tell you that. It used to be called Laguna Bend. Just 15 years ago, people still lived here. What happened here? Why'd it get flooded? 'Cause someone stood to profit. Got some connection to this place, right? You got it. Grew up here. Haven't been back since Laguna Bend was wiped off the map. Why are you showing me this? It's important to me. Got a feeling this will be perfect for my experiment. Why does this stand to be perfect? Hoping you'll be able to pick up all the unfiltered mess of emotions this place brings out in me. Like it or not, you'll react to those feelings. That's what I want to capture. Sounds Nova. Let's do this. Played this moment coming back so many times in my head. Taken me years. Working up the nerve for this. Why didn't you come earlier? Good question. Easy answer would be that I didn't have time. Gear, stars weren't ever aligned. Truth is, the very idea just felt weird. Besides, didn't want to come here alone. Or with some rando. No dobra, to zwiedzamy miasto, w którym się wychowała i które zostało kompletnie zalane. Jestem ciekaw, w jaki sposób można tak zalać miasto, żeby to było tak głęboko. Jakby jak oni tu wodę wpuścili. Ja myślałem, że to wiecie, jakieś naturalne procesy, a się okazuje, że nie. Ktoś to zrobił. Tam jakiś pewnie kościół, coś w tym stylu. Okej, kolejna raca, żebyśmy się nie zgubiły. Spoko. Flo's Diner, best eatery in town. Only one at that, too. Burgers weren't amazing, too greasy. Big. Of course, I say that now. Back then, they were the best thing I'd ever chewed and swallowed. And next door, that's where we lived. Me and my grandparents. Just let me know when you want to forge ahead. Dobra, zobaczmy. Możemy sobie tutaj coś tam poskanować. Generalnie. Looks like this fell off your one and only eatery. Now let's see. Childhood for you tasted like sushi with real rice. Used to stuff a few in your mouth at once and pretend you were a giant.
Bigger family gatherings were great. That's where we even got real fish. Liked sand fish more, though. Real fish was just too stinky. Weird place for a framed picture. Water probably carried it out of someone's house. Anything to make out? No, not much. No niestety, tutaj coś jeszcze mamy. Got something here. Looks like an old photo cam. DPI 350. Practically an antique. Like it? You kidding? It's awesome. To go oczywiście weźmiemy. Tam coś jeszcze mamy. Kij golfowy. Czy to nawiązanie do The Last of Us Part 2? Hockey stick. Is there a skating rink here? I wish. Played street hockey on rollerblades. Quit schmoozing, Alpha. I'm losing because of you. Call me. Dead meat anyway. Will you go out with me? Sorry, you gotta go. They're calling. Ej, to jest zajebiste, bo my jej wspomnienia od razu widzimy. What about your parents? Dad was never in the picture. Mom died when I was tiny. Can barely remember her. Still have her picture, but, you know, see a stranger there. Judy, watch out for her cooties. She can't afford to have parents. Who's that? Those voices. Voices? Didn't hear anything but you just now. What was it like, living with your grandparents? How were they? Granddad had a real knack for things, technical, taught me everything I know. And the stories he told, never got bored listening to him. And Grandma was temperamental. Hot one second, cool as steel the next. Temperamental, huh? That explains a lot. Dominant family trait? No idea what you're talking about. Where'd your grandparents go? Night City? Yeah, for a couple years. Rented the unit that's mine now. But they hated the city. Moved up to Oregon. Still go and visit them sometimes. Here, take this camera. Better off in your hands than sitting here collecting algae. Gosh, thanks! Let's keep going, Judy. Aye, aye, Captain. Follow me. Szkoda, że ten aparat się jeszcze zbugował w międzyczasie. Gdzie ona jest? Dobra, tutaj. Także lecimy zwiedzić resztę. We're looking for anything in particular here? Nah, can't hurt to look around though. Picking up very chill vibes. Feels like we're outside of time, like in a snow globe. After that we can see what lies up ahead. No dobra, jestem ciekaw, czy coś jeszcze tutaj fajnego znajdziemy. No tamto miejsce było najważniejsze, bo to był dom Judy. Okej, tutaj coś mamy. Parasolkę. Can't imagine anything that could be more out of place in an underwater world. Bottled water? Touché, Judy, touché. Okej, tu jakiś stary samochód, widzę. I gotta say, don't really get why they left their wheels behind when they had to evacuate. Hey, how old do you think I am? These hunks of metal have got half a century on them. When I was about yay high, they were already here. And not in much better shape. It's good cover for playing Max Tack and Psychos, though. Okej, dobra, coś tu jeszcze pewnie jest, tylko nie wiem gdzie. Zbadaj teren w pobliżu stacji benzynowej. Do środka chyba nie wpłynę, wydaje mi się. Tutaj też nic nie ma, no chciałbym znaleźć wszystko. Czekajcie, nie wiem, jakiś pewnie jest skrót do przełączania jakby celu, ale wiem, że mogę to tak zrobić. Okej, czyli tam jeszcze coś ewentualnie może być. No dobra, to się rozejrzyjmy nieco. Bo chciałbym wszystko, co mogę zrobić. Tam coś mi niby gra zeskanowała, ale nie widzę gdzie. Generalnie, a chyba, że tutaj. Jakaś zniszczona lalka. Nie chcę płynąć jeszcze dalej, bo tutaj coś mamy. This isn't yours. Poor thing. Been here all alone for 20 years. So it is yours. No. It was Jenny Chapman's.
You took her doll? As if. Hid it. It was a monster. You hid it? Why? Because I thought only losers played with dolls. What I really wanted was for her to notice me. Ah, the days when dolls were just kids' toys and nothing else. No dobra, pójdźmy dalej. Wanna see what's further on? Come on then, wanna show you something. Got no idea how weird it feels swimming through here. Where you used to run as a kid. Where daily life grinded along. Can imagine it a bit. To co, jeszcze jakiś ten kościół czy coś w tym stylu nam został? Church hasn't aged at all. Always looked old and like it had landed here from outer space. Bells were cracked too. Gave off this eerie atonal clang. Weird, I had no memory of that seconds ago. Now I can almost hear them. Don't know how it's possible, but I think I hear those bells too. Seriously, you can hear my memories? Must be a side effect. Ah, closed. Shame. Could look for another way inside. Be my guest. You like going to this church? Never actually went to church. Never even really paid attention to it. It was just there, you know? Once we knew Laguna Bend was to be flooded, people gathered here to plan a protest. Did it achieve anything? Look around. W ogóle coś się baguje to gadanie, bo nie powinno jakby być jej słychać w zależności od tego, jak się do niej odwrócę, tylko jednak powinienem ją słyszeć cały czas dobrze. Wydaje mi się, że tutaj damy radę przez dzwonnicę tam wpłynąć. Albo i nie, może się pomyliłem. Jednak nie, przez dzwonnicę nie wpłyniemy. A być może przez drugą, no chyba tu jakieś wejście musiało być. O, jest dziura, okej. To tędy damy radę wpłynąć. Found an opening. Think we're safe to go through here. On my way. Dobra. Mamy kościółek, poczekajmy na Judy. O, dobra, wpłynęła już. Snuck in here once when no one was around. Stood at the altar and tried to imagine what went through the padre's mind looking at all those people. Back then I wondered how he could read people's thoughts and know everything about them. Then I screamed at the top of my lungs to check the acoustics. Didn't get chased off? Ran out myself. Echo I got back scared the bejesus out of me. Thought it was that crush I had on Jenny Chapman and all that guilt I tried yelling out. Flew right back in my face. What the fuck is going on? Relik chyba odwala. Wow. Czy my się tam cofniemy? What? Nie. Please. Oh, thank fuck. You're alive. What happened? You passed out. How'd you manage to lift me out? Dunno, didn't think about it. Just did what I had to do. Hey, careful, easy now. So, you're saying you saved my life. Thank you. Told you diving into this toxic waste was gonna end badly. But you just don't fucking listen. Toxic waste? Is that your construct? You heard him? Heard's overstating. It's just surfaced in my head. A thought that wasn't mine or completely yours. Please just ignore his babbling. It's a complicated relationship. Why do I even bother? Doubt you should go back to the city just now. I'm pretty beat too. Last thing I want to do is drive. Let's stay the night. What do you think? Stay where exactly?
We gonna camp on the shore? Nope. There. Our cottage for the day. How about it? Why the hell not? Whose cottage is that then? You said you knew the owner. One of our neighbors was hell-bent on staying in Laguna Bend. Padges literally dragged him out of his house before the water came in. So he built himself another house as close as he possibly could, but then he got sick. Water was way more toxic back then. No dobra, porozmawiaj z Judy. Jakiś wachlarz tutaj też jest, co ciekawe. Judy byś zamknęła za dupą. Must be chilled to the bone. I'll brew a pot. How do you take yours? Milk and sugar, please. Going all in, huh? Ja nie lubię mocnej kawy. Jak już to taką słabiutką właśnie z dużą ilością mleka i cukru. A generator? What's next? Jacuzzi? Finnish sauna? No, but there is running water. I could turn it on. You're gonna take it easy. Promise to take it slow. Wait, czy myśmy właśnie słyszeli Evelyn Parker? Czy mi się kurwa wydaje? Think you could have fine-tuned the emotive wave transmitters better back there. Got some serious surges from you a few times. Speaking of harms, I know what I see within me. Walking, talking corpses. No i teraz to jest wspomnienie nasze, generalnie. Z pierwszego spotkania z Judy. Dobra, włączmy generator. Your little spa is open for business. So be careful. Of course I will be, Wow, połączenie zerwane. Co się jej stało? Jakieś wspomnienia z Evelyn weszły. What was that? Couldn't hear you clearly. Something the matter? No, nothing. You thinking about Evelyn? Clouds has gone to shit. Tiger Claw Nonex took revenge for Hiromi and the rest. There was a firefight. Tom's dead. Roxanne barely got out alive. House is closed until further notice. Fuck. I'd rather not talk or think about it. I didn't want to tell you. Wanted this to be just our day. I want it. It is ours. No i finally. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Tylko i wyłącznie dlatego, że to jest Girl on Girl. Tak jak myślałem, pocałunków to za bardzo z pierwszej osoby nie zobaczymy. O, jakiego ma słodkiego kotka! Ojej! Nie pal, kurwa, tyle! Nie, czy... Naprawdę? To się Johnny przynajmniej ucieszy.
Okej, to mi się trochę nie podoba, że jej nie ma następnego ranka. Ale będzie się tutaj kręci w okolicy. Ubrania wi, podnieś. Dobra. Sama mi się gra ubierze? Tak. Znajdź Judy. Okej, tutaj jej nigdzie nie widać. Tu możemy sobie w ogóle coś podnieść. Jakieś euro, dolary. Zawsze to trochę więcej kasy. Podejrzewam, że w łazience też jej nie ma. Ogarnąć się chyba też za bardzo nie możemy, ale możemy zebrać jakieś medy. Plus te rzeczy stąd, czemu nie? Generalnie. I dobra, wyjdźmy na zewnątrz. Okej, coś jej nie widać. A, tu jest, okej. Will you sit with me a while? Here's your coffee. Finally. Morning. So, yesterday. What was that exactly? Don't remember, or you want me to remind you? You know exactly what I'm trying to say. What did it mean, like, to you? No już kurde, nie to chciałem. Fuck. Przeskoczyła mi gra. Think it... I mean... I hope it was the beginning of something nice. Unless you see things differently. Ugh. Can be such a gonk sometimes. Ruined my plans, you know that. Was gonna leave Night City in the dust for good. Even started packing. But now I think... I think I gotta stay. Ah, well, guess I'll have to make it up to you, won't I? Hmm. Yeah, that would be appropriate. Give me your hand, B. All set. Congrats. Just gave you unlimited access to my pad. Whoa. Asking me to move in? If it's what you want. Or just drop by when the urge grabs you. Don't know what to say. Nobody's ever done anything like this for me. Really shows trust. Wanna go there now? You can if you want. Gonna stick around for a bit before I head back. Fuck, zjebałem tą ostatnią opcję, powinienem dać trzecią, bo tam było oczywiście najbardziej stereotypowe jakby, nie wiem, przeświadczenie, nie wiem jak to inaczej określić, o lesbijkach, czyli u-hauling, czyli wprowadzanie się po pierwszej randce. Ach, no dobra, to co, see ya. See ya, Judy. No i dobra, w końcu. Z tego co wiem, to niestety w tej grze jest jak w każdej innej grze, czyli to jest tak naprawdę koniec, nic tam większego nie będzie. Oczywiście nie można z nią porozmawiać, hej, no bo w sumie jakbyśmy się kiedyś miały spotykać z innymi ludźmi, to czy to jest okej? Czy chciałabyś, czy jednak byś nie chciała? I ogólnie co będzie dalej, a tak to no cóż. Takiej rozmowy nie będzie. No tak czy siak, w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. Tak naprawdę, ja już mogę więc w tą grę nie grać. Najważniejsza rzecz zrobiona, Judy simpowana do końca. I zobaczymy, no mam nadzieję, że coś jednak jeszcze z nią będzie. Tak jak mówię, trochę wątpię, bo no z tego co słyszałem, to niestety wszystkie jakieś romanse właśnie na scenie seksu się kończą, a później to jakby, nie wiem. Podejrzewam, że jak się zacznie z kimś innym bajerować, to wtedy może być trochę inaczej. Będziemy to odkrywać po kolei. Na razie jakaś żadna inna osoba bardzo mi nie zaimponowała na tyle, żebym chciał się z nią zacząć spotykać czy coś. Zobaczymy. Tak czy jak w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. Oho, jeszcze River dzwoni, za to odbierzmy. Hey V, you been feeling all right, I hope? Of course. Why, what's up? Just calling to invite you to Joss's for dinner. I'd love it if you swung by. What do you say? It'd be great to see all you guys. Prime. Joss will be thrilled. Sounds great. I've missed you, you know. Please, River, it hasn't been that long since we last saw each other.
Oh, that's true, I guess. Anyway, you'll come by, right? I'll come by, River. See you then. Sorry, River, jesteś spoko... Spoko gościem, ale nie, jakoś mi nie pasujesz. Generalnie. Po prostu. Tak czy jak w tym odcinku, jak mówiłem, to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.